Wyobraź sobie, że masz jedno ogromne marzenie, które wymyśliłaś sobie i postawiłaś jako cel jako mała dziewczynka, chłopiec. Każda spadająca gwiazda, każde zdmuchnięte świeczki na torcie powodowały tylko jedną myśl, czyli w kółko powtarzanie tego samego marzenia i oczywiście nadzieja, że kiedyś się spełni. I to marzenie, marzonko, ten cel. Dorosło z tobą, dorosło również ze mną, i po 16 latach, jako dorosła osoba bez niczyjej pomocy, cały czas ogromnie ciężko pracując, żeby tylko i wyłącznie zrealizować ten mój cel czyli kupno mojego konia, kupno pierwszego konia, stało się rzeczywistością. Cześć moi drodzy, witam się ponownie na moim kanale, ja jestem Marta Kamiami i moi drodzy, dzisiejszy film jest dla mnie naprawdę szczególny, ponieważ obchodzimy razem z wami rocznicę tego, jak właśnie spełniłam największe marzenie w moim życiu, czyli... Kupno mojego konia, konia oczywiście już doskonale znacie, Belusi. I myślę, że również będzie to ważny film dla Was, ponieważ bardzo dużo informacji, i takich merytorycznych, zostanie tutaj zawartych w kontekście kupna konia, na co zwracałam uwagę. W kontekście też e, wielu pytań, które się pojawiają od Was, Na przykład, czy Belina była pierwszym koniem, którego oglądałam, ile to trwało, czy robiłam badania i jak to wyglądało. Kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to prośba o kliknięcie czerwonego przycisku i zostawienie łapeczki w górę. Dzisiaj w ogóle testujemy nowy sprzęt, ponieważ kupiłam dwa nowe softboxy, także stawiam na jakość i dzięki Wam mogę się rozwijać. Również w opisie na dole tego filmu zobaczycie wszystkie kody rabatowe. Takie krótkie ogłoszenie, ponieważ zimą znów zawitam w stajni Iskra na feriach w się drugim oraz trzecim. Zostały dosłownie ostatnie miejsca. Możecie również zobaczyć film, jak wyglądał dzień ze mną podczas oczywiście edycji letniej. I moi drodzy, w polu życzeń jeżeli wpiszecie kod KAMIJAMI wówczas będziecie mieć zniżkę minus 100 złotych. Koniec ogłoszeń, ja pięknie prezentująca się w bluzie Aleksy X Silwer zapraszam do opowieści będzie to bardziej taki story time ale będzie bardzo dużo przebitek bardzo dużo materiałów, które wcześniej nigdzie nie były publikowane zarówno na moim Instagramie jak i na TikToku. Zacznijmy całą opowieść cofając się ponad rok temu czyli jeszcze do czasów kiedy w Dzierżawie miałam konia o imieniu Jowisz był to gniady, przepiękny wałak którego znałam już naprawdę kupę lat, ale na taki ostatni czas, ostatni rok naszej współpracy właśnie przyniosłam go do Gdańska w pełną dzierżawę, żeby móc po prostu się rozwijać i żeby to był taki przedsionek tego okresu, kiedy jeszcze nie miałam swojego konia. Najwytrwalsi moi followersi na pewno kojarzą, bo bardzo dużo kontentu właśnie budowałam z Jowim, natomiast w sierpniu tamtego roku, czyli w sierpniu 2022 tak naprawdę już wiedziałam to dużo wcześniej, że Jowisz przez swoje zwyrodnienia już niestety był ku emeryturze i nie mógł być już użytkowany w pełni pod siodłem. bo też z mojej perspektywy, z racji, że niestety nigdy nie był to mój koń, uznałam, że wszystkie znaki z niebios mówią o tym, że tak. To już jest ten najwyższy czas, żeby zacząć poszukiwania swojego konia. Też tutaj wam wtrącę, że u mnie trwało to tak naprawdę 16 lat, odkąd zaczęłam jeździć konno, i wiecie, Każdej małej dziewczynki marzeniem jest, żeby właśnie zrealizować to i żeby mieć swojego konia. Natomiast to jest ogromne, ogromne przedsięwzięcie finansowe. Moi rodzice nigdy nie mówili, że kupią mi konia i będą go utrzymywać. Bardziej ich narracja była kierowana, że jeżeli sobie sama zarobię, to sobie sama kupię. I też ja jestem takim typem człowieka, że raczej nie lubię kompromisów, więc czekałam tyle, żeby uzbierać tą odpowiednią sumę pieniędzy i żeby również moja sytuacja życiowa na to pozwalała. Więc moi drodzy, naprawdę pod koniec sierpnia 2022 roku już na poważnie zaczęłam rozglądać się właśnie kupnem swojego konia. Co też ciekawe, dajcie znać w komentarzach, czy też tak macie, bo przez te lata ja miałam na przykład takie okresy, że ja codziennie wchodziłam na rewoltę. Ogłoszenia bądź na różne strony na Facebooku, gdzie właśnie ludzie takie ogłoszenia o sprzedaży koni zamieszczali. I wiecie, to było trochę tak, że żyłam taką nadzieją i taką iluzją życia, w którym chciałabym się znaleźć. Pytałam o te konie, ale wiedziałam, że jeszcze w tamtym momencie nie było mnie na niego stać. Natomiast w sierpniu to była już taka pełna decyzja. Robimy to, ruszamy w Polskę i oglądamy konie. Pierwszym koniem, którego oglądałam, pamiętam, że jechałyśmy aż z północy Polski do Lublina. To był przepiękny wałach i naprawdę był bardzo obiecujący, w ogóle był naprawdę śliczny. I mocno zastanawiałam się nad tym koniem, ale finalnie po zrobieniu zdjęć rentgenowskich się nie zdecydowałam. Jeżeli chodzi też o opowieści o poszczególnych koniach, Postaram się tak zdawkowo mówić. Wiem, że już minął rok, więc mam nadzieję, że nikt się nie przyczepi. Natomiast różnie to bywa, a powiem wam, że miałam też taką dziwną sytuację, gdy po oglądaniu konia, oczywiście ja też dzieliłam się na Instagramie na story, wiecie, takimi urywkami, bo nieoficjalne, ale wiedzieliście i domyślaliście się, że szukam swojego konia. Miałam taką dziwną sytuację, że dwa tygodnie po dodaniu story, które wiecie, znika po 24 godzinach, zadzwoniła do mnie właścicielka tego konia z Takim lekkim bym powiedziała. I za żenowaniem, i pretensją, że jak ja miałam czelność bez jej zgody wstawić jej konia na mój profil na Instagramie. Oczywiście też po części miała rację, ponieważ faktycznie ja się wcześniej nie zapytałam. Natomiast jeżeli konie są publicznie wystawione na sprzedaż, to samo przez się upubliczniamy tego konia. A co jest ważne, ja na żadnego konia, na którego się nie zdecydowałam finalnie, żadnego złego słowa nie powiedziałam. Krając dalej, właśnie ten wrzesień pamiętam, że zaczęliśmy taką... Podróżą, sporo po Polsce, bo właśnie zaczęliśmy od Lublina. Później było też kilka lokalizacji gdzieś tutaj w okolicach, czyli Starogard Gdański. Również testowałam dwa konie z Trójmiasta. Jeden jakoś zupełnie, zupełnie mi nie podpasował, natomiast wszystko było z nim ok. Jeździłam też na takiej top furze. Myślę, że koń, który spokojnie mógł chodzić 140-150 konkursy, Potężny, ale niestety wydaje mi się, że był dla mnie za trudny. Stawał dęba, jak tylko przejeżdża, nawet z daleka, inny koń. Miał tak potężną siłę, że wydaje mi się, że nawet. Jakby chciał, to po prostu mógłby ze mną pójść jak z piórkiem, więc i tak był bardzo dla mnie miły, że tego nie zrobił. Tak minął tak naprawdę wrzesień, i cały czas, oprócz oczywiście jeżdżenia w to i we do różnych stajni, cały czas na bieżąco patrzyłam ogłoszenia, które właśnie na rewolcie polecam wam ten serwis z ogłoszeniami, jeżeli szukacie konia dla siebie, lub strony na Facebooku Sprzedaż, Kupno Koni Sportowych oczywiście w zależności jakiego konia chcecie. Ja szukałam z rodowodem sportowego, o nienagannym charakterze, głównie szukam wałacha. Moje rasy, które priorytetowo brałam pod uwagę, to właśnie holsztyny, KWPN, oldenburki, zangerszaide, czyli wszystkie takie gorąco krwiste, również westfalskie. No, i po tych oględzinach koni z okolicy kolejny dłuższy wyjazd był do zagłębia i konnego i zagłębia wszystkich influencerek, czyli do Poznania. I pamiętam, że to był pierwszy wyjazd, bo zazwyczaj jeździłyśmy razem z moją byłą trenerką, natomiast to był pierwszy wyjazd, który no, trochę byłam przymuszona, ale w końcu pojechałam sama. Trochę się stresowałam, bo jednak fajnie mieć taką drugą osobę, więc od razu to, co ja będę Wam mówić, to są takie tipy dla Was. Czego szukać, co ja polecam, co ja rekomenduję przy właśnie poszukiwaniu. Tak ważnej decyzji jak kupno swojego konia, to właśnie danie go albo z zaprzejaźnioną osobą, która się bardzo dobrze zna na koniach, lub z trenerką, bądź z na przykład weterynarzem, jeżeli się zgodzi, żeby to była taka druga osoba, która obiektywnie spojrzy na tego konia i doradzi wam, na co zwrócić uwagę, na co nie. Wracając do mojej opowieści i poznania, bo uwaga, tam były aż trzystajnie stajnie i cztery konie, które testowałam. Tu powstawiam Wam zdjęcia z jazd testowych. I na początku, pamiętam, były to dwie kobyły od jednej właścicielki. I dokładnie nad tą kobyłą trochę się nawet zastanawiałam, bo była to kobyła w typie profesora. Kakałam na niej zarówno pojedyncze, jak i taki mini parkurek, również właśnie oksery, stacjonaty i naprawdę ten koń nie miał z niczym problemu. Świetnie mi się dojeżdżało do przeszkód nie było jakiegoś tam stresu, że ona wyrywała czy gdzieś się płoszyła, więc była całkiem fajna, jeżeli chodzi na pewno o to, co mogłaby mnie nauczyć, i również miała jakąś taką swoją historię startów, więc to też plus, ponieważ szukałam również koni takich świeżo zajeżdżonych, natomiast w takim idealnym moim modelu właśnie miał być to koń od 6 do 8 lat po pierwszych startach, po pierwszych wyjazdach na zawody. Finalnie nie zdecydowałam się na tą kobyłę, natomiast w tym samym miejscu miałam jeszcze drugą, bardzo podobną kobyłkę. Była zdecydowanie, pamiętam, dużo bardziej elektryczna i jednak trochę patrząca się. I jakoś zupełnie się nie zgrałyśmy, chociaż pamiętam, że na moim Instagramie to wykomentowaliście mi, że właśnie ta droga kobyła do mnie pasuje. Nie pamiętam, oglądałam wałacha oraz takiego konia, który był świeżo zajeżdżony, więc tylko oglądałam go na ląży ale jakoś żaden mnie nie zachwycił i cały czas zastanawiałam się, że jak to jest z tymi końmi, oprócz tego, że oczywiście potrzebuję, żeby miał wzorowego Tifa, czyli pełen komplet zdjęć rentgenowskich, żeby oczywiście urzekł mnie charakterem, żeby też był fajnie ujeżdżony jako taka moja baza do dalszej pracy. No i każdy mi powtarzał, że słuchaj Marta, jak pojedziesz, to poczujesz. Poczujesz serduchem, że to jest ten koń. No, ja tak już jeździłam, już kolejny, drugi, trzeci miesiąc i tak mówię. Ech, nie wiem, nie wiem nie wiem o co z tym chodzi. Ja jakoś te wszystkie konie są takie, że nie jestem 100% pewna. A w międzyczasie, trochę na pobudzenie, dajcie znać w komentarzach, czy również chcielibyście taki film, który stricte podsumowuje koszty. Konia, ile musicie na przykład średnio liczyć na pensjonat, na kowala, jakie są inne koszty dodatkowe, o których się może nie mówi, także dajcie znać w komentarzu. Naprawdę październik powoli się kończył. Pamiętam, że chyba jeszcze jednego konia gdzieś na kaszubach oglądałam, ale zupełnie go nie, niezbyt pamiętam, więc przejdźmy dalej, ponieważ nadszedł listopad. I również pamiętam, że Byłam trochę tym wszystkim zmęczona. Codziennie pisałam z kimś, codziennie ktoś wysyłał mi jakieś filmiki, zdjęcia rentgenowskie, i uznałam też, że wiecie co? Myślałam, że właśnie ten moment wyboru swojego konia, tej całej ścieżki poszukiwań, będzie ultra emocjonujący, taki wiecie, wręcz z euforią, radością. Na początku tak było, ale później to mnie tak zmęczyło, że te wszystkie konie mają jakieś tak mocne problemy zdrowotne, e, są młode i tyle jakichś nieprawidłowości. Widziałam, że byłam tym wszystkim już zmęczona. Zaraz zaczynał się sezon kawaliad, jak zresztą teraz e, właśnie ten film już wy oglądacie. A ja pewnie buszuję na kawaliadzie w Warszawie, więc to też zawsze jest bardzo intensywny czas. I jakoś tak mimochodem wpadło mi ogłoszenie. Ogłoszenie przepięknej karej kobyły. Była w ogóle wystawiona poza mój budżet. I mówię kurczę, Ale coś tak mnie tknęło i kobyła, e, oczywiście kobyła, czyli Belina JD, stała wówczas w Ełku. chodzi o Ełk, to w ogóle on, jeżeli ktoś nie wie, to jest tutaj, więc żadnej stajni po drodze, bo tak jak na przykład jechałam do Poznania, to starałam się. Um, Starałam się stajnie po drodze gdzieś tam umawiać bądź inne konie, które były w okolicy. No i tak mówię, hmm, taka trasa tylko po jednego konia. No nie wiem. Po krótkiej rozmowie telefonicznej, oczywiście po przesłaniu przez byłych właścicieli dodatkowych zdjęć, e, też zapytałam się o ewentualną negocjację ceny. Natomiast oczywiście tak jak każdy mądrze mówi, że najpierw proszę przyjechać, zobaczyć i później będziemy negocjować. Ale byli tak bardzo, bardzo niechętni. I uznałam też, że trudno. Co ma być, to będzie. To jest ostatni koń, którego oglądam w tym roku, bo zaczyna się kawaliada, bo zaczyna się intensywny sezon, zaczynają się święta. Jeżeli to będzie ten koń, to super, a jeżeli nie, to nie, wznowię poszukiwania w styczniu. I wierzcie, bądź nie, ale naprawdę tak było, że jeszcze przed oględzinami, przed, pamiętam 6 listopada, jak właśnie jechałam do Ełku po Belinę, ona dwa razy już mi się śniła. I wiecie, i serio, serio, mam teraz gęsią skórkę i wiecie, że ja jestem osobą, która mocno jest wrażliwa na gwiazdy, na niebo i na wszystkie takie rzeczy, które mogą się dziać trochę niewytłumaczalnie, tak to ładnie nazwę. I autentycznie tak było. 6 listopada pojechałyśmy z moją byłą trener właśnie oglądać Belinę i było prze... Piękne słońce, było bezchmurne niebo. Pamiętam, że wówczas jeszcze była pełnia, i wtedy, jak dojechałam i znów mam ciarki, jak dojechałam na miejsce i ją zobaczyłam, ja wiedziałam, że to będzie ten koń. I to jest to, o czym wszyscy mi mówili, że ja to poczuję. I mówię, no okej. Okay. I byłam już taka, wiecie, zachwycona, ale mówię, dobra, na chłodno, bo jeszcze czeka mnie jazda. Nie wiadomo, czy to będzie koń, a najważniejsze jest właśnie, jaki ma charakter, jak zachowuje się pod siodłem. Na początku, Belinę pokazała nam Asia. Bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Asia jest profesjonalnym jeźdźcem i startuje zresztą na kawaliadach w wysokich konkursach. Później wsiadłam. Ja wierzcie, że na tej jeździe próbnej, oczywiście też po rozprężeniu, po drążkach, również skakałam. I niestety ja właśnie po tym jednym koniu, który dosyć mocno mnie tak przewiózł, miałam już blokadę co do koni, które są nieznajome, i żeby skakać w ogóle nie mogłam się jakoś zgrać, jakoś się tutaj cała usztywniałam. I uwierzcie, że na tej jeździe próbnej, powiedzmy 85-90% skoków na Belinie, albo gdzieś tam ja zostałam. W ogóle nie mogłam się z nią zgrać, ale to było przez moją blokadę. Belina doskonale sobie domierzała. I ja już mówię: nie, jeżeli to jest tak wspaniały koń, że z każdej pozycji się wybija, że ma mnie na grzbiecie i radzi sobie z tym, to mówię: o tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Zresztą. Zobaczcie te zdjęcia. I też autentycznie było tak, że kilka do mnie osób napisało, że Marta, to chyba jest Twój koń, że ja widzę po Twojej twarzy, że znalazłaś to i że mega pasujecie do siebie. Nie wiem, czy ja nie będę teraz płakać. Naprawdę mam dreszcze i jak wspominam ten dzień, i właśnie mogę wam tutaj opowiedzieć, to jest to dla mnie bardzo emocjonujące, bo myślę, że tylko garstka osób wie, jakie jest to uczucie, całe życie pracować, całe życie marzyć o czymś, a później samemu to spełnić. Bez pomocy rodziców, żadnych sponsorów, bez nikogo, tylko tymi rękoma przenośni. Wtedy byłam najszczęśliwszym człowiekiem naprawdę na ziemi. Zobaczcie też, jak wyglądałam, kiedy już po oględzinach w samochodzie wysyłałam właśnie znajomym, że znalazłam konia i ja go kupię i będzie moja. A to ogłoszenie Beliny zupełnie mi tak przez przypadek wpadło, że gdzieś w ogóle ona nie wkraczała mi w te filtry, ale po prostu wszechświat mi je podesłał, więc też to było wyjątkowe. No i zaczęła się cała machina, cała procedura, jeżeli chodzi właśnie o kupno konia, wszystkie rzeczy formalne, oczywiście przelew, no ale najważniejsza rzecz czyli transport, dogadanie transportu, dogadanie dnia oraz miejsce w pensjonacie, bo przypomnę Wam, że na samym początku wspomniany Jowisz cały czas był właśnie w pensjonacie, bo umówiłyśmy się tak z właścicielką Jowisza, że w momencie, kiedy Belusia do mnie przyjedzie, czyli znajdę już swojego konia, wówczas Jowi wyjeżdża do niej na emeryturę, więc też to był układ w ten sposób. 19 listopada 2022 roku, ja chyba nawet nie mogłam spać, i gdzieś nad ranem ruszyliśmy po mojego konia. Pamiętam w ogóle wtedy, że było mega śnieżnie, że w ogóle ta pogoda była taka mroźna. I jeżeli chodzi o ten dzień, ten wyjątkowy dzień, to również macie i na TikToku, jak to wszystko wyglądało. Jest to w ogóle filmik przypięty na moim TikToku i naprawdę jest mocno emocjonujący. No przebiegła pomyślnie, Belina też spakowała się bez problemu. No i przyjechała do stajni, więc chwilowo w ogóle miałam dwa konie pod opieką, jeszcze jakieś dwa tygodnie. Ja wtedy czułam się jak w Matrixie. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o kupno konia. Jeżeli też macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, że czytam wszystkie komentarze, i nie zapomnijcie, żeby subskrybować ten kanał. Więc cały ten blog pierwszej części mamy za sobą. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć, jak wyglądał ten cały rok, co razem osiągnęłyśmy, co przypracowałyśmy, i również, niestety, z jakimi perypetiami się mierzyłyśmy. Listopad tamtego roku i grudzień był tak naprawdę na spokojnie, żeby trochę się zapoznać. Zaczynałyśmy też jeździć z moją byłą trenerką wtedy, i również był tak, jak wspominałam, to czas kawaliat, więc tak naprawdę wszystko uznałam, że na spokojnie sobie wypracujemy. Przyszedł nowy rok i przyszedł styczeń, i niestety początek roku jeździecko dla nas niestety nie był dobry. Ponieważ również nie wiem czy w waszych rejonach, ale u nas są ogromne perypetie z kowalami. I long story short było tak, że em, kowale po prostu za mocno wycięli podeszwę beliny. Prawidłowa podeszwa powinna mieć minimum 15 mm, natomiast ta wycięta belina miała 4,9 mm, a niecałe 5 mm, więc ona prawie chodziła na kości, więc przez to niestety zaczęła kuleć. Oczywiście żaden kowal nie wziął odpowiedzialności za swoje czyny. I finalnie od połowy stycznia do aż marca, aż marca. Niestety bujałyśmy się z kontuzją, która nie była spowodowana prawidłowościami beliny, tylko po prostu błędem Kowali i... które niewłaściwie obdarzyłam zaufaniem. Wiecie co, nawet jak podliczałam sobie tę kontuzję, to wyszło mi, że 4,5 tysiąca wyszło na diagnozę, zdjęcia rentgenowskie, ewentualne dodatkowe te teostopatki i fizjo, także fantastycznie. Ale na szczęście jesteśmy już w marcu, w zasadzie tak w połowie końcówce, gdzie już mieliśmy zielone światło, już powoli wracaliśmy do pracy. I tutaj... Fajny aspekt w naszej opowieści, ponieważ też ja miałam dosyć sporo refleksji podczas tego czasu, gdzie tylko chodziliśmy na spacerki, na ląże, nie wsiadałam na belinę. Również jest to odpowiedni czas, odpowiedni moment, żebym zmieniła trenerkę. A więc w marcu rozpoczęłam współpracę z inspiracją i z dziecką autorytetem Justyną Badaszką. Do dzisiaj współpracujemy, natomiast w kwietniu rozpoczęłyśmy panningi skokowe, w końcu coś się ruszyło, dodatkowo dodawałyśmy sobie drążki, dodatkowo zaczęłyśmy korygować moje rzeczy, moją rękę i prawidłowo ustawiać beliny. W maju pamiętam, że takim najbardziej funkcjonującym momentem był nasz pierwszy wyjazd na szkolenie z Gonzalo. Pierwszy wyjazd wspólny i też pierwsza klinika ujeżdżeniowa. Również z całego wyjazdu macie tutaj film, który możecie sobie obejrzeć. Oczywiście Belina była wzorowa i naprawdę rewelacyjnie grzeczna, więc też dosyć sporo wiedzy, którą zdobyłyśmy. Kilka tygodni mijały, już coraz bardziej wiosenna i cieplejsza pogoda. Ja wiecie, jestem Team Lato, czy wyjazdy w teren, zawsze są dla mnie naprawdę, naprawdę bardzo mocno ładujące baterie. W czerwcu największą tutaj premierą muszę to trochę połączyć, chociaż myślę, że taki film podsumowujący w ogóle moje influencerstwo kamijami. Wydaje mi się, że może zrobię coś takiego pod koniec grudnia, czyli podsumowanie całego roku. Dajcie znać też, czy chcielibyście taki materiał. Natomiast w czerwcu była premiera mojej kolekcji Dare to Dream z Torpolem. Razem od stycznia projektowaliśmy, było wiele poprawek, wiele rzeczy, wiele dylematów. Natomiast w czerwcu Ujrzała w światło dzienne. Premiera była na Kawaliadzie w Świnoujściu pod koniec czerwca. Natomiast, co tu jest ważne w aspekcie Belusi, mieliśmy pierwszy wyjazd, ale skokowy. Jechałam do pobliskiej stajni Tokary, gdzie oprócz treningu skokowego również kręciliśmy kampanię promującą całą tą kolekcję. I również jest film na moim kanale YouTube, który. Pokazuje, jak wyglądał backstage, i również z tego dnia, tego emocjonującego dnia, powstał film na Telebim na kawaliadzie. Rozumiecie, że w ogóle pierwsza influencerka, która, wiecie, nie ma swojego brandu, swojej marki, nie jest jakoś tak, wiecie, połączona z tym tylko zupełnie niezależnie zrobiła swoją kolekcję, w ogóle z taką marką jak Torpol, jest wyświetlana na Telebimie. Na kawaliadzie z samer To w ogóle serio wtedy się popłakałam w czerwcu, kiedy zobaczyłam pierwszy raz, jak wyświetlam się ja z Beliną, jak razem skaczemy. Natomiast wracając już do wątku Beliny, również dla mnie to było bardzo ważne, ponieważ taki wyjazd skokowy pokazał mi, jak ewentualnie Belina będzie się zachowywać na zawodach. Oczywiście nie było większego problemu, skakała wtedy rewelacyjnie. Właśnie to były już takie mocno intensywne. Tygodnie rozpoczęły przygotowania do zawodów, o których zaraz powiem. W lipcu troszeczkę jeszcze miałam wyjazdów, więc też. To było w lipcu. W lipcu znów miałyśmy wyjazdy, tym razem szkoleniowe, i tutaj dwa razy jechałyśmy na kliniki ujeżdżeniowe. Znów kolejna była z Gonzalo, i pamiętam, że wtedy była rewelacyjna pogoda. Wtedy było tak upalnie, pławiliśmy konie, te konie pluskały się w Bajorku, więc było naprawdę. Tak wakacyjnie i beztrosko, idealnie oderwać się od wszystkich takich obowiązków życia. Codziennego i rutyny. Również druga klinika, a raczej czworoboki treningowe, które były prowadzone z Łukaszem, Walterem. Tu akurat jechałyśmy na jeden dzień. Również bardzo dużo pracy zostało wykonane. Naprawdę był mocno dla mnie pracowity pod względem ujeżdżeniowym, szkoleniowym, ale również też skokowym, ponieważ w sierpniu, sierpień jest to dla nas bardzo wyjątkowy miesiąc, ponieważ zadebiutowałyśmy na zawodach skokowych w Barło minie dwa dni startów, jechałyśmy w ogóle na trzy dni. Tutaj był naprawdę bardzo wyjątkowy debiut, ponieważ jechałam klasę jedną mini 50 cm, którą Belina wygrała. Razem wygrałyśmy. Później jechałam debiut w 70 cm i zajęłyśmy trzecie miejsce i byłam naprawdę bardzo zadowolona. Pamiętam też, że mimo, że to był początek sierpnia, to pogoda była fatalna. I na drugi dzień w niedzielę, pamiętam, że tak patrząc teraz za oknem, gdzie jest szaro, buro, ponuro i pada, to trosze, troszeczkę ta sierpniowa pogoda właśnie przypominała taką aurę. I w niedzielę startowałyśmy tylko w klasie 70 cm. Ja pamiętam, że zupełnie mi nie poszło w takim kontekście, że po prostu stylowo niezbyt mi odpowiadało, bo się zupełnie stresowałam, były ciężkie warunki, bardzo mocno padał deszcz, było błoto i Belina zaczęła mi kombinować na pierwszą przeszkodę, gdzie trochę mnie to zjadło psychicznie. I również z tych całych zawodów jest film na YouTube, jeżeli chcielibyście zobaczyć. Natomiast finalnie zajęłyśmy pierwsze miejsce w tym konkursie. Skracając trochę sierpień, bo właśnie sierpień jest podzielony na pierwszą część sierpnia zawody i na drugą część sierpnia, gdzie znów ponownie wróciłyśmy do barłomina po udanych treningach skokowych w domu i w barłominie na kolejnych zawodach, moi drodzy, znów debiutowałam w kolejnej klasie, ponieważ jechałyśmy 70 cm i w sobotę zajęłyśmy drugie miejsce, a to. Ach, I to naprawdę to był kolejny taki aspekt tego roku jeszcze, który trwa. I miałabym powiedzieć najszczęśliwszy moment w tym roku to właśnie było to, ponieważ bardzo stresowałam się tym debiutem, mimo że to jest tylko 80 cm. Więc hej, niby co to jest, dla konia nic. Dla mnie psychicznie tak mi to zjadało, bo jeszcze nawarstwiały mi się jakieś problemy zawodowe w pracy, prywatne jakoś. Wszystko tej presji było mi za dużo, więc mój układ nerwowy zupełnie zrobił kaput. I aż myślałam, czy nie zrezygnować z tego startu, ale finalnie startowałam. I wiecie co? I wiecie co? To był mój najlepszy przejazd w życiu na wszystkich zawodach, na których startowałam, i wygrałyśmy! Wygrałyśmy nasz debiut w 80 cm. I to był naprawdę piękny przejazd. Jestem z niego dumna. I to zdjęcie, które tu widzicie, cały czas towarzyszy mi jako tapeta choćby w telefonie. Także dzięki Basia za uchwycenie tak emocjonującego i uśmiechniętego zdjęcia, kiedy prowadzę rundę honorową właśnie po wygranym konkursie. Drugiego dnia to był zdecydowanie gorszy dzień i się śmieję, że kurczę te drugie dni zawodów zawsze są dla mnie gorsze, więc powinnam chyba tylko jednodniowe jeździć. Tutaj również startowałyśmy klasy 70 cm i 80 cm. Jeżeli chodzi o 70 cm tu, chyba miałyśmy miejsce siódme, bo trochę za szybko, za szybko pojechałam cały parkur. Natomiast w 80. Osiem, miałam 4 punkty karne, więc trochę z rankingu spadłyśmy, więc tak zakończyłyśmy sezon, jeżeli chodzi o starty. We wrześniu również troszeczkę się działo, bo był jeden wyjazd znów na czworoboki treningowe, czyli znów kolejna dawka wiedzy jazdy na płasko, która jest bardzo ważna, z Łukaszem Walterem. I co też jest fajne, że pamiętam, że tutaj poprawiłyśmy nasz wynik z czworoboku ramu L3 i tutaj Wam stawię dokładnie na ile pojechałyśmy, więc całkiem fajny wynik. Październik rozpoczął nam kolejny wyjazd na szkolenie z Małgorzatą Dmochowską w stajni Kopytko organizowaną właśnie przez moją trenerkę i również dał mi bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo inspiracji i szczególnie takiego podejścia, zacytuję tutaj Gosię, kochaj, ale wymagaj. Ja czasem dla lasem na jeździe jestem taka, wiecie, zbyt... Flegmatyczna, za mało wymagająca Abelina jest naprawdę dużym koniem, wymagającym, i tutaj nie możemy sobie pozwolić na takie, wiecie, jeżdżenie bez celu. Tutaj wszystko musi być w odpowiednim timingu, w odpowiedniej ramie. Mam piękny listopad, który zamyka nam cały rok razem. Naprawdę jest to dla mnie tak wyjątkowe, i to, że jeszcze raz mogę opowiedzieć Wam tą historię, i wrócić do tych wszystkich momentów, które były w tamtym roku jest naprawdę dla mnie niesamowite. Uważam, że Belina była mi pisana, kocham ją nad życie i nie wyobrażam sobie już życia bez niej. Będę robić wszystko, żeby do końca swoich dni była ze mną. Mam nadzieję, że moja finansowa sytuacja na to pozwoli. Co do przyszłych też planów, to się nie będę Wam za dużo zdradzać, natomiast mam nadzieję, że przyszły rok również będzie owocny i w dobre starty, i w dobre wyjazdy szkoleniowe, bo bez tego pamiętam. Pamiętajcie, bez nauki nie pójdzie się do przodu aż tak mocno. Jeżeli chodzi o sezon, właśnie taki halowy, to skupimy się na pracy u podstaw, nad filarami. Bo również w przyszłym roku zdradzę Wam sekrecie, że również mam w planach oprócz zawodów skokowych, również pojechać na zawody ujeżdżeniowe, które dla mnie osobiście, mówię tutaj o takim poziomie amatorskim, ujeżdżenie przynajmniej na Belini jest dużo trudniejsze niż same skoki, bo na skokach czasem mi trochę pomoże, wyratuje, ale w ujeżdżeniu już niestety tak nie ma. Moi drodzy, mam nadzieję, że mój głos, który prowadził Was przez całą tą opowieść, od momentu, kiedy rozpoczęłam poszukiwania nowego konia, po całą tą drogę poszukiwań oraz roku spędzonego z Beliną był inspirujący. Ja chcę tylko Wam zaapelować, że wszystkie młode osoby, które również mnie oglądają, pamiętajcie, że wszystko, co sobie wymarzycie, możecie osiągnąć, ale musicie pokornie i cierpliwie do tego dążyć. Ja wiem, że niektóre młodsze osoby, które dostają konie od rodziców, które mają te konie w rodzinie, bądź mają bogatych dziadków, jest im po prostu łatwiej i Szybciej osiągają to, co by chciały, natomiast Wy się nigdy nie poddawajcie, bo właśnie moja historia, moja opowieść jest o tym, żeby nigdy się nie poddawać. Moje wszystkie hasła na naklejkach również do tego nawiązują, żeby marzyć, żeby nie bać się marzyć, żeby nie zadawalać się przeciętnością i żeby nikt Wam nigdy nie wmówił, że czegoś nie osiągniecie albo czegoś nie będziecie mieć. Więc takim, wydaje mi się, że miłym akcentem kończę ten odcinek. Wszyscy ci, którzy oglądają do końca, serduszko dla Was i naprawdę Was uwielbiam, bo to bardzo dużo daje mi wsparcia. Piszą w komentarzu Belina Queen. I moi drodzy, widzimy się w kolejnych odcinkach, a na sam koniec jeszcze Wam dodam, że zaraz zbliża się grudzień i będę nagrywać dla Was vlogmaski, codziennie vlogmaski w wersji takiej krótszej, czyli rolek, shortsów lub TikToków. Natomiast również pojawią się takie specjalne grudniowe odcinki, także bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, śmiało, zadawajcie w komentarzach. My widzimy się w kolejnych filmach. Pa! Ostatnie ogłoszenie em, o, o, będzie trochę cięcia, no oraz takie krótkie ogłoszenie, ponieważ no znów będzie cięcie. oraz